Lubisz gry z elementami detektywistycznymi, takimi jak Danganronpa czy Disco Elysium? Tak? W takim razie Paradise Killer jest totalnie nie dla ciebie. A przynajmniej nie dla mnie. Ta gra ma tyle samo plusów co minusów, a po przejściu jej całej mam jeszcze bardziej mieszane uczucia niż na początku. I to kolejna zagadka kryminalna, którą muszę rozwiązać. Czym w zasadzie tak naprawdę jest Paradise Killer? Wszystkim po trochu. To list miłosny do estetyki Vaporwave, kryminału, w którym wcielamy się w detektywa próbującego rozwiązać pozornie prostą zbrodnię. Symulator polowania na znajdźki, a także fabuła o pradawnych bóstwach, demonach, przedziwnych rytuałach i visual novelka, w której możesz spędzać czas z osobami podejrzanymi o morderstwo. Jak milutko. Ale od początku. Pierwsze, co rzuca się w oczy przy oglądaniu trailerów, screenów z gry, czy nawet po odpaleniu jej po raz pierwszy, to jej unikatowy styl. Vaporwave jako kierunek estetyczny towarzyszy nam od prawie że dekady i jego nostalgiczne, odklejone od rzeczywistości i teraźniejszości usposobienie jest eksplorowane w muzyce i sztuce. Wykorzystując specyficzne palety kolorów, elementy popkultury ubiegłych dekad i dźwięki przypominające korporacyjną papkę z reklam z lat 90. albo muzyki z windy. Często szyderczy, satyryczny, albo niosący szczerą nostalgię za czymś, czego nigdy się nie doświadczyło. Vaporwave wybija się na tle innych estetyk. Coś, czego się jednak nie spodziewałem, to gry detektywistycznej orientującej całą swoją paletę barw, udźwiękowienie i styl graficzny wokół Vaporwave. I w tym Paradise Killer sprawdza się idealnie. Design postaci, muzyka, lokacje, nawet interfejs krzyczy: hej, nie jestem z tego czasu, nie jestem z tej rzeczywistości. I to idealnie wplata się też w samą fabułę gry. A skoro już o fabule mowa. O fabule jest dużo do opowiedzenia, bo to tak naprawdę główny element Paradise Killer. Sam worldbuilding jest naprawdę godny podziwu, a uniwersum, jakkolwiek odklejone i umiejscowione poza czasem, ma naprawdę duży potencjał. W Paradise Killer gramy jako Lady Lovedice, pani detektyw brytyjskiego pochodzenia, która została wygnana z wyspy, na której dzieje się akcja gry, jakieś 3 miliony dni temu. Ale okazuje się, że doszło na niej do tragicznego morderstwa i jej mieszkańcy muszą ją prosić o pomoc. Mieszkańców wyspy jest w zasadzie aktualnie tylko paru. To tak zwany syndykat. Grupa długowiecznych ludzi, każdy pochodzący z innego kraju, z innego okresu w historii ludzkości, którzy postanowili stworzyć sobie idealną wyspę, na której będą mieszkać i będą próbować na nowo przyzwać starożytne bóstwa. Ta wyspa to 24. wersja tej idealnej wyspy. Okazuje się bowiem, że za każdym razem coś idzie nie tak i wraz z boską energią na wyspę trafia również energia demonów, które przedostają się i tworzą dość duże szkody, opętując ludzi, doprowadzając do zabójstw, etc. Dlatego co jakiś czas, jak wszystko diabli strzela, syndykat i sprawujący nad nimi pieczę najwyższa rada pakują manatki, projektują nową wyspę, bo ta nowa będzie na pewno idealna, zabijają wszystkich mieszkańców starej wyspy i jadą na nową. Tak, co wyspę dochodzi do masowego ludobójstwa, bo oprócz tych nieśmiertelnych bytów, czyli syndykatu i rady, mieszka tu wielu cywilów, chamsko porwanych z naszego prawdziwego świata. Są to w wielkim skrócie niewolnicy, którzy odwalają za syndykat brudną robotę. Czasem oddają trochę krwi, czasem są poświęcani dla pradawnych bóstw, ale nie są długowieczni i kiedy nadejdzie czas, zabija się ich i na nowej wyspie porywa nowych. I to też nie jest tak, że te całe bóstwa są dobre. Wręcz przeciwnie, to w gruncie rzeczy tak naprawdę kosmici, którzy w większości albo nie żyją, albo są gdzieś uwięzieni w prawdziwym świecie. A jedynym, którego udało się złapać syndykatowi, jest Crying Grudge, który siedzi sobie w piramidzie obok i chilluje, póki jest zbyt słaby, żeby wrócić do swojej prawdziwej formy. Inni bogowie, ci martwi albo uwięzieni, często próbują skusić członków syndykatu do zawarcia z nimi paktu i zdradzenia swoich pobratymców. Tak też zdarzyło się naszej głównej bohaterce ponad 3 miliony dni temu. Została skuszona przez jednego z bogów i niechcący zdradziła syndykat. Została wygnana i przez ten czas siedziała sobie w fajnej willi obok wyspy. No niezłe wygnanie. Ale dla osoby, która nie może umrzeć ze starości, to pewnie jest tragedia. W każdym razie, 24. sekwencja niebiańskiej wyspy dobiega już powoli końca, bo demoniczna obecność została w niej wykryta już jakiś czas temu, a nikt nie pomyślał o tym, żeby zatrudnić Doomslayera, żeby to rozwiązał. Dzieje się jednak coś niespodziewanego.
ta najwyższa rada, o której wspomniałem wcześniej, goście, którzy tak naprawdę rządzą tymi całymi wyspami, została zamordowana. Dosłownie w trakcie przenoszenia ludzi na inną wyspę, kiedy już praktycznie wszystko było gotowe. Lady Lovedice, jako naczelna pani detektyw i była szefowa Paradise Psycho Unit, zostaje więc odbanowana z serwera i wraca rozwiązać cały ten bajzel. I to tak w bardzo dużym skrócie. Dosłownie nic wam nie zaspoilerowałem, bo to sam początek gry. A tego jest o wiele, wiele więcej. Poprzez znajdźki porozrzucane po całej mapie odkrywamy historię poprzednich sekwencji wysp, dowiadujemy się więcej o konkretnych bóstwach, które istnieją w tym świecie, a rozmowy z jej mieszkańcami dają nam wgląd w ich relacje i funkcjonowanie tego świata. I tak jak mówiłem wcześniej, estetyka Vaporwave mimo wszystko pasuje tu idealnie. Nie dostrzegałem tych wszystkich niuansów podczas mojego gameplayu z Paradise Killer, ale teraz, gdy się tak trochę nad tym głębiej zastanawiam, to zaczynam widzieć te powiązania. To odklejenie od konkretnego czasu, raj poza rzeczywistością, który znamy, a jednak nie było nas tutaj tak długo. Puste ulice, ładne designy lokacji połączone z ich prymitywnością i prostotą, kontrastujące ze świątyniami do rytuałów i piramidami. Świat Paradise Killer, na ironię, jest bardzo żywy, mimo tylko kilku postaci, które go zasiedlają. I każda z tych postaci mogła zamordować Radę. Oto przed wami Syndykat. I zanim zapytacie, tak, wszyscy w tym świecie mają tak pojebane imiona, nie rozumiem czemu, tę grę zrobił ktoś zjarany ewidentnie. Lady Lovedice, główna bohaterka, pani detektyw. Sędzia, czyli amalgamacja wielu osobowości w jeden obiektywny byt, który jest przymocowany do sądu i to on wezwał Lady Lovedice z powrotem na wyspę, celem rozwiązania tego wszystkiego. Lydia Daybreak, jedyna osoba na całej wyspie, która posiada auto i prawo jazdy pewnie też. Dobra przyjaciółka głównej bohaterki i była zabójczyni na zlecenie, żona Sama. Sans Undertale, Sam Daybreak, mąż Lydii, został przez nią zabity na polu bitwy w prawdziwym świecie, ale zakochał się w niej, więc odpadła mu skóra i stwierdzili, że przestaną być zabójcami na zlecenie i uciekną chillować bombę. Jest właścicielem baru na wyspie. Yuri Knight, sekretarz. Nienawidził swoich rodziców tak bardzo, że w jedną noc zbrzydala zamienił się w bóstwo piękności i teraz nienawidzi w sumie wszystkich dookoła. Ma fajny kapelusz i fajne kwiatki. Dr. Doomjazz, cyberpunkowy lekarz syndykatu, którego głównym hobby jest posuwanie wszystkiego, co się rusza. Carmelina Silence, architektka, zdolna swoją wolą tworzyć fizyczne struktury, projektuje kolejne iteracje rajskich wysp. Crimson Acid, była wojowniczka, pobłogosławiona przez bogów, dzięki czemu stała się Furasem. Jej funkcja to reprezentowanie syndykatu jako idolka w oczach publiki, potajemnie prowadząc handel sekretami wszystkich mieszkańców wyspy. Wielka Marszałek Akiko 14. Marszałek? Czy tam Marshall? Nie wiem sam, w każdym razie nienawidzę jej całym sercem, bo to chyba najbardziej irytująca postać w całej grze. Akiko jest przywódcą armii syndykatu. Chroni wyspę przed demonami, z miernym skutkiem. I ogółem jest stereotypowym wojskowym z honorem i zasadami i błagam, niech ona się wreszcie zamknie. Witness to the End, świadek końca. Odjechany psychokultysta religijny, którego rolą na wyspie jest nadzorowanie i obserwowanie końca każdej z wysp. Czajcie, że oni tak bardzo przyzwyczaili się do tego, że te wyspy im nie wychodzą, że jedyną rolą Witnessa jest to, żeby nadzorował ich koniec? Jest jeszcze paru członków syndykatu, którzy albo są już na kolejnej 25. wyspie, albo nie żyją, albo zaginęli, czyli nie żyją, ale oni nie są podejrzanymi. Jest jednak jeszcze jeden wyjątkowy podejrzany. Ostatni zostały przy życiu cywil. Henry Division, który 10 lat wcześniej został opętany przez demona, bo studiował zakazaną wiedzę i popełnił parę morderstw. Dlatego teraz jest głównym podejrzanym i nie poddano go egzekucji, tak jak reszcie cywilów. Kocham Henry'ego. Nie pozwolę nikomu skrzywdzić Henry'ego. Celem Lady Lovedice jest rozmowa z podejrzanymi i szukanie dowodów zbrodni, poszlak wskazujących na to, kto stoi za tym naprawdę. Czy jest tak, jak mówią wszyscy i to Henry zabił Radę? Czy może to któryś z członków syndykatu? Gdy zdecydujemy, że mamy wystarczająco dużo dowodów, ruszamy do sędziego i przechodzimy do rozprawy sądowej. Ale jeśli oczekujecie porywających gameplayem scen debat między podejrzanymi jak w Danganronpie, albo dokładnych analiz i dochodzenia po śladach do konkretnych wniosków jak w Disco Elysium, to idźcie w pizd... Zamorduje człowieka, który wymyślał gameplay Paradise Killer. To nie jest gra detektywistyczna. To jest polowanie na znajdźki.
Jestem tą osobą, która dostawała udaru, jak widziała nieśmieszną ilość znajdziek w grach Ubisoftu, ale jednocześnie jestem tą osobą, która dokładnie przeczesywała całą mapę w Hollow Knightie, żeby znaleźć wszystkie amulety i inne pierdoły, więc wiem, że da się to zrobić dobrze. Tu nie jest to zrobione dobrze, albo ja po prostu nie jestem osobą, do której celowana jest ta gra. Jest jednak parę ułatwień, jeżeli chcemy szukać te wszystkie znajdźki. W trakcie rozgrywki znaleźć możemy 3 fontanny do stóp, które dają nam upgrade'y do poruszania się. Tak, też za pierwszym razem, kiedy o tym usłyszałem, miałem na mordzie buforowanie wielkiego napisu, co jest kurwa. Te usprawnienia to podwójny skok, możliwość daszowania do przodu po skoku oraz umiejętność skupienia, która pokazuje wszystkie znajdźki w okolicy. Tych znajdziek jest naprawdę dużo, a włączenie skupienia zajmuje parę sekund i trwa też tylko kilka parę sekund, więc okropnie nużącym jest, gdy chcesz upewnić się, że znalazłeś wszystko i co chwilę musisz stawać w miejscu na pół godziny, żeby tylko wiedzieć, gdzie był ten jeden oddalony o kilometr pieniążek, który nic nie wniesie do fabuły. I możecie powiedzieć, że ale pio, przecież nie musisz zbierać wszystkich znajdziek, skoro to pierdoły, które nie wnoszą nic do fabuły. I prawda. Większość dowodów do znalezienia w grze jest nieoznaczona jako znajdźka. Musisz sam przeczesać całą mapę, żeby je znaleźć. Ale niektóre znajdźki z kolei pomagają w śledztwie i też traktowane są jako dowody. Więc znalezienie wszystkich w ramach pewności to było moje zadanie numer jeden. Bo jebać bad endingi w grach, ja chcę dowiedzieć się, kto zabił. Skupienie nie jest jedyną umiejętnością, która jest problematyczna. Ten podwójny skok to też gówno totalne. Otóż gdy już wykonasz skok, nie jesteś w stanie zmienić swojej trajektorii lotu, choćbyś nie wiadomo jak się starał. No i to jest realistyczne, tak działa fizyka. Ale mój bracie w Chrystusie, każesz mi znaleźć znajdźkę, która znajduje się na jakimś trudno dostępnym balkonie na bloku i jeśli spadnę na sam dół, to wejście tam znowu zajmie mi rok. I tu przydaje się dash, jako jedyna idealna umiejętność w tej grze. Bo w gruncie rzeczy, kiedy już zdecydujesz, że chcesz zebrać te wszystkie znajdźki, a zdecydujesz tak prędzej czy później, to ta gra zamienia się w platformówkę z okropnym sterowaniem i będziesz potrzebować tego dodatkowego wybicia się do przodu. Dzięki temu Paradise Killer stawia przed graczem trochę wyzwania, ale nie jest to przyjemne wyzwanie. Sama zagadka przedstawiona nam w formie brutalnego morderstwa Rady też nie jest przyjemnym wyzwaniem, bo prawie że nie jest wyzwaniem w ogóle. Wystarczy, że przeklikasz bezmyślnie wszystkie dialogi i tyle. Plus minus wiesz, kto zabił i od samego początku czekasz te 9 godzin, aż będziesz mógł się upewnić, że na samym początku miałeś rację. Rozgrywka wygląda więc mniej więcej tak. Latasz od podejrzanego do podejrzanego, gadasz z nimi o tym, co masz do tej pory, potem latasz po mapie, obczajając wszystkie znajdźki i znajdując nowe dowody, potem znowu jak komornik ze sraczką wracasz do wszystkich podejrzanych i tak w koło Macieju. A, wspominałem już, że w Paradise Killer jest system szybkiej podróży? Za szybką podróż płacisz jeden krwawy kryształ, czyli walutę tej wyspy, i przenosisz się do dowolnego miejsca zapisu, który sobie wykupiłeś na mapie. Problem w tym, że w większości wypadków o wiele szybciej i wygodniej będzie pójść na piechotę, bo fast travel w tej grze jest tylko fast z nazwy. Plus, spamiętanie dokładnej lokalizacji wszystkich punktów zapisu to mordęga. Po co to komu? One nawet nie są nigdzie na mapie pokazane. To tyle ze złych rzeczy. Z dobrych natomiast muszę przyznać, że jeśli naprawdę, ale to naprawdę zagłębisz się w ten świat i złapie cię on na tyle, żeby chcieć wiedzieć więcej o tych postaciach, o ich życiu, ambicjach, a może i motywach do zbrodni, to przestaje cię obchodzić to, że przed chwilą skakałeś po dachach budynków nieudolnie, próbując znaleźć jakiś kamyk, który zostawił przed śmiercią jeden z cywilów. I nawet to latanie od postaci do postaci nie jest aż takie złe. Paradise Killer po prostu bardzo polega na tym, że jego graczom będzie zależeć na tym świecie. A to załatwia im estetyka i charaktery postaci. W pewnym sensie gracz sam musi sobie stworzyć grę. Sam musi dedukować i przeczesywać całą mapę bez większych podpowiedzi. Bo o to chodzi w grach detektywistycznych, żeby... no, detektywować. Więc Paradise Killer nie prowadzi cię za rękę, ale często i gęsto wygląda to bardziej jak przypadkowa wpadka w projektowaniu gry, niż celowy zabieg. Z drugiej strony mamy bowiem Starlight, czyli komputer, który Lady Lovelace zawsze ma przy sobie i który automatycznie loguje każdą napotkaną rzecz. Czy to znajdźka, poszlaki, notatki, co powinniśmy zrobić dalej, a nawet każdą postać ważną fabularnie, przypisując im automatycznie spisane alibi, motywy, ich kłamstwa i nieszczerości. W każdym momencie gry możesz odpocząć, przejrzeć wszystkie fakty i ustalić swoją wersję wydarzeń. Dodatkową funkcją Starlight, oprócz analizy wszystkich napotkanych elementów świata przedstawionego, jest hakowanie tzw. Nightmare Computers, komputerów koszmarów, które blokują dostęp do niektórych sekcji mapy.
Z pomocą dość prostej minigierki wymagającej ułożenia paru puzli, jesteśmy w stanie utorować sobie drogę do nieodkrytych wcześniej miejsc. Często jednak wymagać to będzie dodatkowych ulepszeń do naszego sprzętu, które ukryte są w nieoczywistych miejscach. Bardzo nieoczywistych. Ponownie wkurza mnie to, że momentami wiesz, co musisz zrobić, ale nie masz zielonego pojęcia, gdzie masz iść, żeby to zrobić. Ale to też w tej grze jest poniekąd plusem, bo nie masz konkretnych wytycznych, tylko ogólne pojęcie, co wydarzyło się gdzie. Nie masz zaznaczonych punktów na mapie, nie masz łatwej nawigacji, sam wytaczasz sobie ścieżkę i to, co odkryjesz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Może się okazać, że tak jak ja, na miejsce zbrodni dotrzesz dopiero po 6 godzinach gry. Może udać się to zrobić tuż po dotarciu na wyspę. Może ulegniesz złudnym przeświadczeniom i będziesz przekonany, że wiesz, kto zabił, ale tak naprawdę pominiesz jakiś mały, ale ważny szczegół. Wracając do tego, że graczom musi zależeć na świecie w Paradise Killer. Idealnie pomaga w tym Shinji, zbłąkany demon, który przedostał się na wyspę i siedzi na różnych jej częściach. Czasem będzie się z nas śmiał, czasem wskaże na przydatną poszlakę, a innym razem odbędziemy z nim filozoficzną dywagację na temat sensu tego morderstwa i śledztwa. Moja opinia na temat Shinji'ego w trakcie gry była bardzo równoległa z tym, jak czułem się względem całego Paradise Killer. Na początku byłem zafascynowany, zaciekawiony. Szybko jednak zaczął mnie okropnie irytować i miałem go dosyć. Uważałem za głupiego i bezsensownego. Ale gdy zadomowiłem się już na 24 wyspie, zacząłem również lubić Shinji'ego. Krótkie dialogi z nim stały się przyjemniejsze, a ja naprawdę zacząłem go traktować nie jako szkodnika z kosmosu, jakim no, w sumie był, ale jako równą sobie osobę, która po prostu znalazła się w tym dziwnym świecie i próbuje go zrozumieć. I wydaje mi się, że w końcu udało mi się zrozumieć Paradise Killer. Następna sekcja zawiera minimalne, naprawdę minimalne spoilery do Paradise Killer i wzmianki o Disco Elysium i Danganronpa V3. Nie zepsują wam one zabawy z żadnej z tych gier, bo nie będę mówił konkretnie, co się w nich dzieje, ale jeśli chcesz wyrobić sobie własną opinię o Paradise Killer, to polecam, żebyś sam zagrał i przekonał się, czy to gra dla ciebie. Jeśli jednak macie w to wywalone i chcecie wiedzieć, co ja o niej sądzę tak ostatecznie, to oglądajcie śmiało dalej. Myślałem, że Paradise Killer ma kilka zakończeń. Wiecie, tak typowo, w zależności od tego, czy dobrze uda nam się rozwiązać zagadkę i wskazać mordercę, czy może olaliśmy całkowicie sprawę. Tak jednak nie jest. Nieważne, jakiej decyzji dokonasz, Paradise Killer kończy się tak samo. Nieważne, czy po pierwszych minutach gry przejdziesz od razu do sądu i oskarżysz głównego podejrzanego, Henry'ego, czy może znajdziesz innego mordercę, a może udać się odkryć jakiś spisek i konspirację, a może nawet stwierdzisz, że wszyscy są zamieszani w tę sprawę. Bo uwierzcie mi, w pewnym momencie wszystkie dowody wskazują na to, że nie ma osoby, która by nie maczała w tym palców. Gra kończy się wyrokiem. Jeśli przekonasz sędziego, że dane osoby brały udział w morderstwie i okolicznych wydarzeniach, zostaną one poddane egzekucji. Osoby, które przeżyły, idą na następną, idealną 25. wyspę i tyle. Nikt nie mówi ci, czy postąpiłeś dobrze, czy nie. Nawet sędzia tego nie wie. Wystarczy, że użyjesz przekonujących argumentów. I tu nasuwa się pytanie, czy warto było w ogóle przeprowadzać jakiekolwiek śledztwo? Każdy mógł mieć jakiś motyw. Możesz skończyć grę z zerową liczbą osób przy życiu. Ale czy nie łatwiej byłoby zabić Henry'ego, tego, który jest głównym oskarżonym i wszystko wskazuje na to, że popełnił tę zbrodnię? W końcu to cywil. Cywile nie przeżywają przejścia na nową wyspę. Henry i tak umrze bez względu na to, co się stanie. Oczywiście nikt nie chce zostawić nieodkrytego mordercy wśród swoich przyjaciół. No ale właśnie, co jeśli to któryś z twoich przyjaciół dokonał tego czynu? Co jeśli to osoba, z którą zdążyłeś się już zżyć w trakcie rozgrywki? Odpuścisz im? Czy wymierzysz sprawiedliwość? Paradise Killer zadaje swoim zakończeniem bardzo trudne pytania. Ale obawiam się, że robi to nieintencjonalnie. Ale do tego dojdę zaraz. Najpierw chciałbym porównać to zakończenie do innych niesławnych zakończeń gier detektywistycznych, do Disco Elysium i Danganronpa V3. Oba te zakończenia odwracały oczekiwania gracza o 180 stopni. Wiele osób było zawiedzionych tym, co zobaczyły i jaka okazała się być prawda. I ja to w 100% rozumiem. Gramy w gry detektywistyczne po to, żeby dojść do jakichś wniosków i żeby nasze wnioski były później weryfikowane jako prawdziwe. Bo przecież do tego nas prowadzi fabuła, prawda?
obie te gry chcą jednak pokazać zakończeniem, że w nich nie chodzi o to, kto zabił. W Disco Elysium chodzi o historię mężczyzny, który nie potrafi odpuścić przeszłości i nadal tkwi w swoich błędach. W Danganronpa V3 chodzi o to, jak sztuka i fikcja potrafi wpłynąć na człowieka i że potrafi dać mu prawdziwą nadzieję. A Paradise Killer swoim zakończeniem bez zakończenia pokazuje, jaka odpowiedzialność spoczywa na człowieku podejmującym decyzję. Jak ludzie mają własne poglądy i na swój sposób chcą stworzyć raj, chcą stworzyć utopię, ale dochodzą do tego różnymi środkami. Problem w tym, że ja czasem po prostu chcę kurwa zagrać w grę, w której chodzi o to, kto zabił. Problem jest też w czymś innym. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ta głębia, o której właśnie przed sekundą mówiłem, może być całkowicie nieintencjonalna. Dlaczego? Otóż cała gra w wielu momentach sprawia wrażenie niedorobionej. To nie jest potężna produkcja, to mała indie gierka, więc to normalne, że nie będzie idealna. No ale to się na siebie nakłada. Toporne sterowanie, bolesne wyzwania platformowe, natłoki znajdziek, fakt tego, że postacie mają tylko parę nagranych kwestii dialogowych i powtarzają się w kółko tak, że po pewnym czasie już bolą uszy. Brak konsekwencji swoich akcji i momentami zbyt oczywiste dialogi. No i ta ostatnia rozprawa sądowa. Nie wymaga ona od gracza żadnej dedukcji, no bo to jest zwieńczenie całych twoich dotychczasowych starań, to prawda, ale nie stawia żadnego wyzwania. Wystarczy, że wybierzesz, które fakty przedstawisz, a które nie. Wtedy postacie jakoś zareagują, coś tam pomruczą pod nosem, ale rozprawa sądowa ewidentnie nie jest zaprojektowana pod podanie ci odpowiedzi, a tylko podsumowanie tego, co wiesz i powiedzenie: okej, przekonałeś mnie, teraz możesz go zabić. Nie wiem, czy jest to celowy zabieg, czy nie. Nie wiem naprawdę wielu rzeczy na temat tej gry, mimo że zebrałem praktycznie wszystkie znajdźki i mam każdy element fabularny odblokowany, to nadal mam jakiś niesmak, nieświadomości, że tej grze czegoś brakowało. I obawiam się, że nie dowiem się, czy mój werdykt w jej sprawie jest słuszny, czy nie. Paradise Killer to odklejona gra, którą muszę kiedyś na pewno przejść jeszcze raz. Uwielbiam jej setting, uwielbiam postacie, nawet to bezmyślne szukanie znajdziek w pewnym momencie jest przyjemne. Ale gra ma minusy, których nie da się po prostu przeoczyć i mogą sprawić, że jeśli nie będziesz zakochany w settingu, to po prostu zanudzisz się na śmierć. Polecam serdecznie wszystkim fanom zagadek detektywistycznych, kryminałów i nietypowych settingów science fiction, które rządzą się swoimi prawami. No, dziś było tak bardziej trochę w klimacie recenzji niż analizy tematu i fabuły, bo to jest jedna z gier, w której odkrywanie fabuły jest jednak jej główną rozrywką, ale mam nadzieję, że tak czy siak wam się ten film spodobał. Jeśli tak, to zostawcie pod nim pozytywną ocenę i komentarz, dlaczego Witness jest najlepszą postacią w całej grze. To jest pewnie ostatni film w tym roku, więc chciałbym wam mega podziękować za całe wsparcie w 2022. I no to, że nadal tutaj jesteście, nie? I w ogóle ciekawi was to, co mam do powiedzenia. No i mam nadzieję, że w 2023 będę miał równie luźne studia, co w tym ostatnim. I będę mógł trochę więcej nagrywać i streamować. Myślę nad poszukaniem montażysty, żeby trochę usprawnić ten proces, tylko nie zrobiłem jeszcze żadnego ogłoszenia w tej sprawie. Ale jeśli ktoś z was jest chętny na przykład się podjąć tego zadania, to naprawdę nie bójcie się i piszcie śmiało. Bo mam naprawdę dużo projektów do zrealizowania i dużo tematów do omówienia. Wydaje mi się, że ARG Gilbert Garfield już chyli się ku końcowi. Do takiemu naprawdę przerażającemu końcowi. Więc muszę je przeanalizować od początku do końca, bo to jest chyba najlepsza seria, jaką ostatnio widziałem. Na pewno mam sporo gier do przeanalizowania albo zrecenzowania, bo ostatnio znajduję dużo perełek. Lepszych niż Paradise Killer, o dziwo. No i SCP. Dużo SCP jest do omówienia, ale to was pewnie nie dziwi. Muszę dokończyć na drugim kanale czytać serię opowiadań SCP Rozstrzyn, bo to wam się chyba spodobało z tego, co widziałem. Lubicie gore i flaki wychory pojeby, co? No ale dobra, bo się rozgadałem. Szczęśliwego nowego roku, kochani, i do zobaczenia za rok. Znaczy, w przyszłym roku, nie za rok. Nie bójcie się, nie znikam aż tak długo. Tak więc, to było Paradise Killer, ja jestem Pio, do zobaczenia... kiedyś.